Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, były poseł, były również jak był posłem wiceszef Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się, witam pana, witam państwa. No to od militarnej sytuacji zaczniemy. Kolejny dzień takiej stagnacji, chociaż wydaje się, to już mówię od 3 dni, więc może to jest faktycznie prawda, że teraz to już bardziej Ukraińcy gonią Rosjan, a nie odwrotnie. Już coraz bardziej zaczynamy dzień patrząc nie gdzie się Rosjanie posunęli, ale gdzie się cofnęli. Mamy informacje o odzyskaniu kilkunastu właściwie wsi i miejscowości w obwodzie chersońskim, tak jakby wojska ukraińskie zbliżały się do tej jedynej stolicy obwodu, którą udało się w pierwszych dniach konfliktu Rosjanom zająć. O czym to świadczy? Tak, ale ja muszę odnieść się do tego, do tej tezy filozoficznej takiej, którą pan na samym początku podjął, panie redaktorze, bo ona daje dużo do myślenia. I powiem szczerze, że ja, że tak powiem, na tym pułapie filozofii nie rozważałem o konflikcie ukraińskim, ale tak naprawdę ta wojna, mimo że tak bardzo szeroka i wielofrontowa, dotyczy broniącego się jednego tylko państwa i ataku wielu państw, bo Rosjanie używają przecież różnych nacji do atakowania Ukrainy. I druga wojna światowa, ona, wszyscy byli zainteresowani zakończeniem tej wojny, bo wszyscy w niej brali udział, a w wojnie ukraińskiej jedynie Ukraińcy. Dlatego tak mocno trzymam bardzo kciuki za nich, bo oni nie tylko muszą oddawać krew i walczyć o swoją wolność i niepodległość, to oni będą poddani, tu też się z panem zgadzam, pewnego rodzaju ostracyzmowi takiemu po 2-3 tygodniach. Te wszystkie wredne brawa w Bundestagu, te wredne brawa dzisiaj oglądane w Danii, tak naprawdę w krajach, które prawie nic nie robią dla rozwiązania tego konfliktu, no to powiem, że ciężko przyzwyczaić się do takiej oto tezy, że Ukraina w ciszy i w spokoju będzie walczyła samotnie z tak potężnym państwem, jakim jest Rosja. Oczywiście obszarowo, bo zginęło ich parę milionów w czasie II wojny światowej, oni przełknęli ślinę i żyli dalej, więc tutaj takie widmo, że zginie po stronie rosyjskiej, nie wiem, 20-30 tysięcy żołnierzy, na nich większego wrażenia nie robi, bo dla nich to jest statystyka. Jedna osoba to jest morderstwo, tak Stalin mawiał, a miliony to już statystyka, więc Ukraińcy są w bardzo trudnej sytuacji. Natomiast co do ich wojowniczości, nie mam co do tego cienia wątpliwości, że od 30 paru dni, chyba 5, mamy możliwość oglądania takiej starej kozackiej Ukrainy, która w sposób wojowniczy podchodzi do w zasadzie wszystkiego. No, to są wojownicy, bardzo cenieni w owym czasie, XVII-XVI wieku. Dzisiaj to się w nich budzi i bardzo dobrze. No, niech sobie wywalczą wreszcie Ukrainę i niech sobie zdobędą prawdziwych bohaterów i niech od dziś żyją, że tak powiem, na koszt bohaterstwa własnych obywateli, którzy powinni w ten sposób docenić to, że mają wolność. Ukraina jest bardzo młodym organizmem przecież. To jest organizm, który ma kilkadziesiąt lat. To prawie w ogóle nic nie znaczy. A tu okazuje się, że Rosjanie pomogą w budowie wielkiej Ukrainy. Proszę państwa, Ukraina ma 650 tysięcy kilometrów kwadratowych, Polska ma 300, więc ona przy ludności podobnej, bo Ukraina ma około 40 milionów, Polacy mają 38 milionów, to te tereny, bardzo bogate zresztą, jak wszyscy wiemy, w bardzo żyzne ziemie oraz naprawdę od groma minerałów, od węgla kamiennego poprzez ropę, gaz i tak dalej, pewnie o to Rosjanom jak najbardziej chodzi,
to Ukraina może stać się bardzo ważnym graczem, tylko musi wygrać. I widać wyraźnie, że Rosjanie już tak naprawdę mają dość. Ja myślę, że sami mieszkańcy Rosji, którzy jednak, co by nie powiedzieć, zobaczyli puste sklepy, troszkę mogą zmienić zdanie. Natomiast to jest stan umysłu, jednak ja bym tutaj nie liczył na takie rewolucje po stronie Rosji, bo to jest stan umysłu. Proszę Państwa, no co tu dużo opowiadać? Oni sami siebie mordują, Rosjanie, i wyrażają na to zgodę. Więc dlaczego nie mieliby mordować innego narodu z jakąś przyjemnością zboczoną w oczach? Przecież to jest ich tradycja taka. To jest ich tradycja. No, ja tu powiem, że ja kiedyś rozmawiałem z takim oficerem rosyjskim, któremu zarzuciłem wręcz, że Polacy nigdy nie podadzą ręki, czy tam nie polubią się z Rosjanami, choćby z powodu Katynia. To było w 70-tych, 80-tych latach. I on mówi, że coś słyszał, ale to chyba Niemcy, nie? I mówię, tak narrację macie. 25 wtedy tysiącom oficerów, bo to taka cyfra wtedy panowała, strzelali się w tył głowy. I on mówi, o wielkie Michalo, nas zginęło miliony w taki podobny sposób, więc o co ten cały rebetes, nie? Z takim obruszeniem do mnie. No to jest stan umysłu rosyjskiego po prostu. I ja myślę, że tutaj nie ma co liczyć na tych barbarzyńców, bo oni ofiary liczą w setkach tysięcy i dla nich to jest norma. Dla nas nie. Dla nas pochowanie żołnierza, czy też zabranie z pola walki żołnierza i pochowanie go z honorami, to jest honor armii. A dla nich, no cóż, poległy żołnierz jest nieprzydatny, a więc takim ścierwem bojowym jest śmierdzącym dla nich. Nie, to nie stanowi żadnego problemu. Jak widać, Ukraińcy nawet ich proszą, zabierajcie zwłoki swoich żołnierzy. A oni mówią, po co? Po co? Nie mają takiej cywilizacji, nie mają takiej wrażliwości, bo hołota. To inna... To jest hołota, panie redaktorze, to jest hołota, uzbrojona hołota zwykła. Pytanie, jak ta wojna się zakończy, bo jest ogłoszony pobór. Prawie 150 tysięcy nowych poborowych ma trafić do armii rosyjskiej. Zobaczymy, jak szybko trafią na front, bo jeszcze niedawno były takie analizy, że Rosja tą wojnę na pewno wygra. To jest kwestia tylko czasu, albo szybciej, albo później, ale w końcu swoją nieprzebraną masą i sprzętu i ludzi Ukrainy zdławi. Teraz wydaje się to mniej prawdopodobne. Wydaje się, że takie przewidywania jeszcze sprzed dwóch tygodni nie są prawdziwe, bo przynajmniej tak to wygląda na froncie, że Rosjanom tych żołnierzy po prostu i sprzętu po prostu brakuje. Tak, dlatego że ten ruski bardak, to jest taka definicja armii rosyjskiej, polega na tym, że jak są środki na nowoczesność, to nie są to środki na nowoczesność, tylko to są środki przeznaczone do uchadzenia. I najczęściej w stanach magazynowych, w tych tak zwanych zapasach nienaruszalnych, sprzęt jest po prostu podbijany co ileś lat pieczątki, natomiast on się nie zmienia. To jest dokładnie ten sam sprzęt, który tam postawili. Ja nawet nie słyszałem opowieść taką Ukraińca, który mówi, że na jednej z ciężarówek 30-letnie opony były. Tak, ponieważ te opony już zostały dwa razy sprzedane. I tak działa rosyjska armia. No i co tu dużo opowiadać? Ja chyba na pańskiej antenie opowiadałem takie doświadczenie z Groznego, gdzie jeden z punktów okrążających Grozne rosyjski w nocy za wódkę sprzedał swoją broń i amunicję, z której to Czeczeni ich właśnie zamordowali. I to jest stan umysłu. Ja nie jestem w stanie tego zdefiniować. Na przykład powiedzieć, że oni się nagle nie rzucą na Ukraińców, ponosząc gigantyczne straty, na przykład, nie wiem, 10 tysięcy ludzi w ciągu dwóch dni. Bo oni są w stanie to zrobić. Oni, proszę Państwa, w II wojnie światowej po to, żeby ubiec Pattona i po to, żeby ubiec Amerykanów przed zajęciem Berlina, bez przygotowania zaatakowali Berlin, tracąc, uwaga, 360 tysięcy ludzi w ciągu kilku dni. Pytanie, czy to była zbrodnia? To była zbrodnia. To była zbrodnia, ale na własnym narodzie. Więc oni tego nie podnoszą i pokazują to jako wielkie zwycięstwo. To była wielka, gigantyczna porażka. Zajęli ten Berlin, połowę musieli oddać.
ale utracili więcej żołnierzy niż Amerykanie na wszystkich frontach II wojny światowej. To właśnie mamy stan umysłu rosyjskiego. Czy jutro oni rzucą 100 tysięcy? Może i rzucą, bo tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo może generał się nachla po prostu zwyczajnie i wyda rozkaz. No. Być może Rosjanie wezmą sami w swoje ręce sprawy, bo przecież tam mamy od groma żołnierzy kontraktowych, którzy podpisywali kontrakt na służbę, a w tych kontraktach nie jest zawarta klauzula, że będą bić się za Rosję poza granicami kraju. Być może dojdzie do jakichś nieporozumień. Już dochodzi podobno, ale no wie pan, to naprawdę z Rosjanami cokolwiek, dzisiaj już nawet Zachód wie. Ja tak patrzę na szefa NATO, który też już się wije i nie wie co mówić, dlatego że Rosjanie w życiu prawdy nie mówili. Dlaczego mają teraz prawdę mówić? Przecież oni dzień i noc kłamią, więc dlaczego? Ja patrzę na tego ministra Ławrowa, który mówi, dziś z kolegami ukraińskimi ustaliliśmy, z kolegami ukraińskimi, da pan wiarę w ogóle bezczelny typ? Mordują w dziesiątkach tysięcy Ukraińców. On mówi, z kolegami ukraińskimi, kolega się znalazł. Przecież to tylko w twarz dać, no, tak jak kiedyś Kukiz powiedział, to trzeba za mordy i do ziemi. Jak nie powącha ziemi Rusek, to po prostu będzie kres i drapał. Tutaj trzeba absolutnie Ukraińcy do samego końca, ich jest dużo, bo jest 40 milionów, oni są w stanie wystawić armię ponad milionową. Polska 36-milionowa w II wojnie światowej potrafiła wystawić pod broń prawie 1,5 miliona ludzi, a następny milion był już praktycznie przygotowany we wrześniu. Być może Ukraińcy też tak powinni robić, że w tej chwili pobory, uzbrojenie powinno pochodzić z NATO, bo to jest to nowoczesne uzbrojenie, ale bardzo bym chciał, żeby wreszcie NATO zrozumiało, że nie tylko szable w postaci jewelinów czy piorunów. Tam potrzebna jest broń ofensywna. Na każdy cios Rosji powinna Rosja dostać cios. To jest i to powinna być akcja, reakcja. Jeżeli okręty wojenne z Morza Czarnego wystrzeliwują salwę samosterujących rakiet w kierunku Lwowa, to oni powinni dostać taką samą salwę i przynajmniej 4 okręty zatopić. A to Amerykanie mają i Ukraińcy też to produkowali, tylko tyle, że nie wiem, dlaczego tego się nie używa. Być może sprzętu im brakuje, czy czegoś. No, trzeba by po prostu im w tej kwestii pomóc, żeby oni mogli wet za wet, żeby się Rosjanom nie opłacało. A dzisiaj Ruskim się opłaca wszystko. Strzelą sobie rakietę w środek miasta, wszystko jest w porządku. A dlaczego w ramach retorsji nie można sypnąć im w Kreml rakietki? Przecież oni są, te wszystkie systemy, które tam stoją, to są ślepe systemy. To wszystko to jest potwór na glinianych nogach. Dlaczego nie przetestować ich obrony? Dlaczego w Moskwie nie zawyją syreny? Otóż tak powinno być. I Rosjanie dopóki nie doznają skutków wojny, to z wojny się cieszą. Tak jak Niemcy, no za darmo zakupy mieli. Dopóki im Anglicy bomb na łeb nie zrzucili, Niemcy byli przeszczęśliwi, że jest w ogóle wojna, mimo że w Polsce już mordowano milionami ludzi. Taką samą sytuację analogiczną mamy dzisiaj. Niczym się ta wojna nie różni od II wojny światowej. Tylko tyle, że nie chcą się dzisiaj państwa z ostrożności angażować. Tak samo zresztą jak w 1940 roku. Jak dopiero gdyby się udało na przykład Putinowi i on by poszedł dalej, jeszcze jedno państwo, jeszcze to być może by się ruszyli, ale to lenie są, oni wolą na kanapie po prostu sobie winko popijać, tak jak we Francji, interesy z Ruskimi robić i udawać, że się nic nie dzieje. Po prostu jak ktoś im pluje w twarz, to oni mówią, że deszcz spada i z takimi partnerami mamy do czynienia. Tak Francuzi, jak i Niemcy. Dokładnie to samo. Panie prezesie, to jeszcze od sytuacji wojennej przejdźmy do sytuacji w polskiej polityce wewnętrznej. Jest wniosek o odwołanie marszałka Tomasza Grodzkiego po jego niesławnej wypowiedzi o tym, że polski rząd jest de facto współwinny albo winny w ogóle wojny na Ukrainie, że ją finansuje. Jakie powinny być losy, a jakie będą losy marszałka Grodzkiego?
Wie pan, zaczęło się od tego, że oczywiście zdobyli większość, która tak mi spadła z nieba trochę. I pamiętam jak dzisiaj, jak Grodzki został marszałkiem Senatu. Wie pan, to jest honor i godność. No. To jest po prostu, nawet konstytucja w swoich założeniach zakłada, że jeżeli by Trybunału Stanu wniosek był składany, to głosowanie inicjuje marszałek Senatu. Czyli człowiek poza wszelkimi podejrzeniami, człowiek o nieskazitelnej postawie. Nikt nie założył, że człowiek, który ma zarzuty prokuratorskie, przecież wszyscy wiemy, że to nie trzeba tego bronić, bo jestem przekonany, że to jest prawda. Jestem przekonany, że to jest prawda, po prostu. I taki człowiek jest, zamiast go odwołać, to on dalej jest marszałkiem, a Platforma w te idiotyzmy dalej brnie. Jak on zrobił pierwsze orędzie, to ja po prostu za głowę się złapałem. Gdzie skromność tych ludzi? Gdzie odpowiedzialność za państwo? Nie, to jest happening. On jest happeningowym marszałkiem. Ten człowiek ma coś z głową. No to ja mówię, że czas na normalnego marszałka. Prawdą jest ego, jak mu wybujało ego, to po prostu ja myślę, że i Tusk nie ma do niego dostępu. Że ten głos jego, osobisty głos jego, może ważyć na tym, czy go odwołają, czy nie. No to pytam się, o czym my? O czym my, panie redaktorze? O człowieku, który nagle występuje i przeprasza Ukraińców za działanie polskiego rządu na szkodę Ukraińców, to trzeba być po prostu paprańcem, żeby takie rzeczy wymyślać. No i niestety mamy do czynienia z trzecią osobą w państwie, która powinna być zbadana psychiatrycznie. No. Ale nie dojdzie do tego, dlatego że konstytucja zakłada, że on musi być zdrowy, skoro go wybrali. Ale jest tam senator Borusewicz, który był tyle lat marszałkiem. Przecież na litość boską on to widzi. Przecież on jako marszałek nie pozwoliłby sobie nigdy na coś podobnego. Mamy drugiego z Prawa i Sprawiedliwości, który dzisiaj występował. Pana doktora, proszę mi przypomnieć, bo wyleciało mi z głowy. To takie po-covidowe trochę. To samo. Człowiek jak patrzył na nich, czy wszystko jedno, czy on z PO był, czy on był z PiS-u, no to marszałek Senatu występował. Marszałek firma. Firma marszałek Senatu. A dzisiaj na litość boską, przecież jak ten człowiek występuje, to ja kanał zmieniam, no. Tak to mniej więcej wygląda. A to, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest Marek Pęka, nie ktoś z opozycji, nie ktoś kompromisowy, to wygląda tak, jakby PiS ale nie chciało szybkiego odwołania marszałka Grodzkiego. Tak, jakby... ja się dziwię. Jakby jego obecność była trochę na rękę Prawu i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość nie ma tutaj możliwości wielkiej, dlatego że konstruktywne wotum nieufności musi być poparte kandydatem. I na temat tego kandydata jest dyskusja. Ale będzie dyskusja. Natomiast w sytuacji takiej, gdyby na przykład PSL, to każdy, kogo tamta strona wystawi na marszałka, będzie lepszy od Grodzkiego. Co tu dużo ściemniać, no? Każdy, kto tam by nie był, to będzie lepszy. A tam przecież mają i Borusewicza, mają i Kamińskiego Michała, tam różnych senatorów mają, którzy absolutnie spełniają takie predyspozycje do bycia marszałkiem Senatu. I powiadam, każdy byłby lepszy niż Grodzki, tylko ja mam wrażenie, że oni go bronią za wszelką cenę, żeby nie wyszło. Być może mają większą wiedzę niż my sądzimy i pozostało nie puścić go, tylko bronić go, żeby nie wyszło, no przed wyborami szczególnie. Powiedział Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. I do usłyszenia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.